Krzysztof Sarna, Sporty Walki Org, ze mną Szymon Taksi Złotowa Wrzesień, siemano. Cześć, miło Cię widzieć znowu. Widzimy Cię na KSW, czyżby jakaś potencjalna walka, kontrakcik? Potencjalna walka, tak, ale nie moja. Dzisiaj przyjechałem przede wszystkim w roli kibica. Przyjechałem kibicować Tomkowi Narkunowi. Mam nadzieję, że wróci z dwoma pasami. A przy okazji także w podobnej roli jak Ty. Media, ponieważ będę nagrywał małą relację na swój kanał. O ile się nie mylę, to Tomek Narkun to Twój klubowy kolega, prawda? Czy nie? Tak. Trenujemy razem, to znaczy ja trenuję z nim w grupie profesjonalnej trenera Bagińskiego. Tak mniej więcej od roku regularnie dostaję tam od niego łomot. Nawet teraz jestem dosyć mocno poobijany, to że tak gadam nosowo, to nie dlatego, że mam jakiś katar, tylko już mam mocno poprzestawiany mazak, ale no na tym polegają przygotowania, że właśnie gdzieś 8 tygodni do walki, bo moja będzie 19 czerwca. No teraz mam najcięższe treningi, więc ten taki wyjazdowy weekend na KSW to taka fajna odskocznia. Jak miałbyś typować, albo też jak sobie wyobrażasz właśnie walkę wieczoru dzisiaj Tomka Narkuna, w jaki sposób ona może się potoczyć, skończyć? Wiesz co, ja widzę to podobnie, tak jak skończył swoją ostatnią walkę, czyli jednoczesny knockout i duszenie. Czyli myślę, że podłączy go prawym. Będziecie mogli to sobie potem odtworzyć. Typujemy to przed walką. Dopiero się zaczęła teraz chyba pierwsza walka, tak? Więc do walki wieczoru, nie wiem kiedy to będzie opublikowane, ale mówię teraz, jaki jest mój typ. Tomek podłącza prawym, przyjmuje załóżmy low kicka na udo, podłącza go prawym, field of freeze jest lekko zamroczony, wtedy Tomek do niego dopada i kończy to duszeniem gilotynowym. Taka, gdyby można było coś takiego postawić, to bardzo chętnie. Ostatnie pytanie odnośnie Tomka Narkuna. Mówisz, że trenujesz z nim na grupie profesjonalnej. No jak mógłbyś przytoczyć tutaj jego przygotowania? Jak to wszystko wygląda? Jest naprawdę dobrze, żeby dzisiaj jej zwyciężyć? Wiesz co, ja jeszcze nie mam aż tak dużego doświadczenia, żeby to ocenić, ale słuchając kolegów klubowych oraz trenerów, wszyscy podkreślają, że jeszcze nie widzieli Tomka w tak dobrej formie. Więc no naprawdę ja jestem spokojny o wynik. Może niespokojny, ale myślę, że ma dużo większe szanse niż tej pierwszej walce, do której wyszedł tam z małą kontuzją. Ale teraz jest naprawdę w takim sztosie, że no, wszyscy mówią, że żyrafa przyjedzie i rozjedzie. Przejdźmy teraz do Ciebie. Wspomniałeś już, że 19 czerwca walka. Tak jest. Mógłbyś coś nieco więcej zdradzić? Znasz już przeciwnika? Jaka byłaby to federacja? Tak. Jest to federacja MMA VIP Marcina Neymana. Tak. Druga edycja tej gali. Walce wieczoru z Szymonem Komandosem, królem Syntolu. Czyli tak, z posiadaczem największych bicepsów w Polsce, takim trochę wybrykiem, chciałem powiedzieć natury, ale to z naturą nie ma nic wspólnego. No właśnie, jak byś się odniósł do mięśni Twojego przeciwnika? Czy myślisz, że tutaj jeden cios może ważyć, czy nie? Bo przeciwnik naprawdę te bicepsy, no ja widziałem, no naprawdę są duże. Ja myślę, że będzie tutaj bardzo dobrze działało przyciąganie ziemskie. Tak, i no te litry oleju, które sobie powstrzykiwał w te ramiona, no to no, naprawdę ważą, nie? Więc myślę, po minucie będzie miał te, że tak powiem przysłowiowo, łapy przy dupie. Nie? Czyli nie będziesz chciał toczyć walki w stójce? Nie no, jak najbardziej. Będę chciał toczyć to naprawdę w spektakularny sposób. Mam zamiar najpierw obijać mu te ręce,
Mam nadzieję, że nie wystrzelą i nie dostanę strzałem z oleju, jak po wybuchu jakiegoś starego diesla. Kiedy ręce zostaną opuszczone, no to mam nadzieję, że wyładuję mu jakiegoś kopa na łeb, nie? Taki mam plan. Przejdźmy też do twojej walki z Marcinem Najmanem. No naprawdę wiele się o tym mówi, tak już na chłodno, sporo czasu po tej walce za nami. Jakie są twoje odczucia? Myślisz, że wykonałeś wszystko ze swoimi oczekiwaniami, czy mogłeś jednak zrobić coś inaczej? W 95% wykonałem dokładnie swój plan, tak jak sobie to założyłem, czyli chciałem go w pierwszej rundzie wyczekać, dać mu się powystrzelać, może nawet przyjąć parę ciosów na gardę, ale przede wszystkim unikać go w tych pierwszych momentach pojedynku, no bo wiedziałem, że nawet jeżeli on będzie te ciosy wyprowadzał w powietrze, to i tak będzie tracił siły. Więc no plan był taki, na spokojnie, trzeba poczekać, aż się Marcin zmęczy. Pod koniec tej rundy, kiedy usłyszałem, że jest 30 sekund do końca, zrobiłem coś, czego wcześniej nie planowałem i to była bardzo dobra nauczka, czyli trochę się podpaliłem i chciałem zaakcentować tę pierwszą rundę w jakiś sposób i wykonałem takie bardzo niechlujną próbę obalenia. Wtedy wylądowałem na kolanach, przyjąłem wtedy chyba z dwa ciosy na głowę, mogło się to bardzo źle skończyć dla mnie. Na szczęście szybko uciekłem do bezpiecznej pozycji. Runda się skończyła. W drugiej rundzie także jeszcze na początku troszeczkę wyczekałem, ale jak już zobaczyłem głęboki oddech, coraz mniej szczelną tą gardę, to zacząłem na niego napierać, powolutku napierać, a potem nagle patrzę, a tu taki wielki bebech, nie? Taki wielki bebech i ręce tutaj takie podkrywane, nie? No to na próbę taki jeden prawy naśledzione, bum, weszło, grymas na twarzy, bum, drugi, jeszcze raz weszło, nie? Jeszcze trzeci, potem na łeb sędzia wskoczył, koniec, nie? Więc no, skończyć takiego zawodowego boksera w stójce przez kompletnego amatora. No nie ma się co ukrywać. Ja sport walki trenuję od roku. Wcześniej to się tylko odchudzałem. No to jest to dla mnie duże osiągnięcie. No właśnie, po tej walce pojawiły się takie troszkę krzywdzące słowa w twoim warunku, w twoją stronę, że taksówkarz pokonał Marcina Najmana. Jak ty byś się do tego odniósł? Ale to w żaden sposób nie jest krzywdzące. Ja jestem taksówkarzem i pokonałem Marcina Najmana. To jest raczej krzywdzące dla niego, nie? No bo w takim slangu bokserskim o takich zawodnikach, o słabych umiejętnościach mówi się właśnie tam puszka soku pomidorowego, albo boom, albo właśnie taksówkarz, albo kelner, tak? To są takie potoczne nazwy na kogoś bardzo słabego. Więc dla mnie to jest nawet dobre określenie, że ktoś słaby pokonał zawodowca, tak jak on sam siebie określał. No. Ja akurat podchodziłem do tych jego dokonań sportowych tak z małym dystansem. No, w żaden sposób nie chcę deprecjonować jego zawodowych walk, bo wychodził ponad 30 razy do ringu. Każdy, kto wyszedł przynajmniej raz, to należy mu się naprawdę duży szacunek, nie? Marcin wychodził wielokrotnie, wiele ze swoich walk wygrał, te, które przegrał w taki kompromitujący sposób bardzo często i przez to dostał taką łatkę człowieka mema, przegrywa i tak dalej. Trochę sobie na własne życzenie na to także zapracował swoją postawą, wypowiedziami i tak dalej. No ale no taki jest Marcin. Właśnie dlatego wszyscy chcieli go oglądać i także oglądali naszą walkę. Walczysz w organizacji Marcina Najmana. Jak oceniłbyś tą organizację? Jest jakiś widoczny progres, że zdecydowałeś się wziąć drugą walkę? Jak najbardziej. Naprawdę byłem pod wrażeniem po pierwszej edycji. Organizacyjnie, jak na pierwszą edycję, no to było świetnie. Byłem na pierwszej, drugiej, trzeciej edycji Fame MMA. I jeżeli porównywać to na tym pierwszym etapie, no to MMA VIP prezentuje naprawdę wysoki poziom.
wszystkie jakieś takie rzeczy związane z organizacją, konferencjami, zakwaterowaniem, sprzętem było dopięte na ostatni guzik, nie? A na takich małych galach bywa naprawdę różnie, nie? Czasami nawet, wiesz, zawodnicy muszą się tam rękawicami wymieniać, nie? No bo jest jedna na parę, nie? Jedna na dwóch, no więc naprawdę oceniam bardzo dobrze, cieszę się, że będę miał możliwość tam kolejnej walki. No i to kolejny raz będzie walka wieczoru. I chyba już mogę zdradzić, tak nieoficjalnie na razie, że ta moja walka będzie walką taką, to się nazywa pretendent do walki o pas wagi ciężkiej MMA. Tak? Będziemy tutaj wyłaniać jednego z rywali, taki półfinał, nie? Finał będzie na trzeciej edycji. Myślę, że na najbliższej konferencji powiemy już tam dalsze szczegóły, jak wygląda drabinka, druga para, tak, kiedy będzie ten finał, ale już słyszałem w niektórych wywiadach, że te kulisy były zdradzane, dlatego ja także tutaj dla waszego portalu mogę zdradzić taką tajemnicę, że to będzie pretendent do walki o pas. Chciałbym teraz omówić tak troszkę bardziej szczegółowo proces twojej transformacji. Z początku byłeś taksówkarzem, który robił tam jakieś streamy na YouTubie, woził tych widzów za złotówkę. Ja sam pamiętam, bo oglądałem. I później chyba tak po prostu miałeś taki głód zawalczenia na tym Fame MMA, przez to schudłeś dziesiątki kilogramów. Ale później no, potoczyło się to w taką naprawdę zajawkę. Jak byś opisał ten cały swój przebieg do tego miejsca, w którym znajdujesz się teraz, bo naprawdę wyglądasz, no jesteś zdecydowanie inną osobą niż byłeś. No, dziękuję. No, ja także uważam, że zmieniło mnie to sporty walki na lepsze. Złapałem niesamowitą zajawkę. Jeszcze mówię, 2 lata temu, kiedy zaczynałem tę przygodę, no, bym się tego nie spodziewał, nie? Że dojdę do takiej formy, nie? No bo teraz czuję się naprawdę świetnie. To jeszcze nie jest życiowa forma, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Takim moim celem jest odbycie walki w kategorii średniej, czyli 84 kilo. Może nawet półśredniej, kto wie. Na razie ważę tam około 90, więc jestem już bardzo blisko tego celu. A ile ważyłeś przed Fame MMA 3? 160. No, czyli ja już schudłem około 70 kilo od tej mojej najwyższej wagi do teraz. I tak jak powiedziałem, to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. No wiesz, dużo się mówi także o tych zawodnikach z Fame MMA, że tam sport zmienił ich życie, bo 3 miesiące nie pili, czy coś tam, zaczęli trenować, a nie trenowali, nie? Potem to bywa różnie, ale myślę, że ja jestem najlepszym przykładem, że można naprawdę na stałe zmienić swoje życie na lepsze, dawać dobry przykład, że nawet taki zwykły taksówkarz może dokonać dużych rzeczy. No bo ja jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć. To jest naprawdę mega ogrom pracy, którego po prostu nie da się nie zauważyć. Ja chciałbym też troszkę porozmawiać jeszcze o tym okresie po Fame MMA 3, bo ty chyba chciałeś jeszcze wystąpić dla tej organizacji, ale w ostateczności no, nie doszło do żadnego twojego udziału po tej walce z bonusem. Nie jest ci jakoś przykro z tego powodu? Wiesz co, no, wypełniłem swój kontrakt, bo byłem umówiony tylko na jedną walkę. Dlaczego nie dostałem kolejnej szansy? No tak naprawdę to nie wiem, ale się domyślam, że może nie byłem taką kontrowersyjną osobą, która przyciągała bardzo... Tak, nie robiłem tych przysłowiowych dymów, nie? No, bo to tak naprawdę no, nie jest w moim charakterze. Ja lubię tak swojsko. Rzucać, powiedzmy, takie luźne żarty, trochę na śmieszno sobie pogadać, dawać jakieś przycinki oczywiście, ale robienie tam jakichś właśnie dymów, kontrowersji, to nie jest w moim stylu.
Ja myślę, że dla Fame MMA ja dałem naprawdę dużo pod względem wizerunkowym, bo musimy sobie przypomnieć, że ja walczyłem na trzeciej edycji. To była pierwsza duża gala, bo poprzednia, druga, odbywała się tak na arenie Poznań, 2 czy może maksymalnie 3000 pojemności hala, w walce wieczoru dwóch patostreamerów, Daniel Magical i Rafonix, tak, to była walka wieczoru tej gali. Więc kiedy ja dostałem propozycję walki na Fame MMA, to tak jakby walczyłem z tą taką łatką, że walczę w pato MMA, tak? I wtedy swoją postawą chciałem wszystkim pokazać, że można inaczej. Nie trzeba tak naprawdę, nie wiem, chlać na streamach, żeby zrobić karierę. Można zupełnie na odwrót, właśnie odmienić swoje życie. I ode mnie myślę, że tak naprawdę się zaczął taki dobry, pozytywny trend odbudowywania tego fajnego wizerunku Fame MMA. Przy okazji zrobiłem ciekawą akcję charytatywną razem z bonusem. Kupiliśmy tam, kurczę, chyba z 80 kg tak, marchwi dla koni Różala. No teraz tak naprawdę no, każdy robi jakąś akcję charytatywną przy okazji swojej gali. No więc myślę, że Fame MMA dużo traci na tym, że nie dało mi kolejnej szansy. Ale mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi. Ja jestem gotowy. Ja jestem wolnym zawodnikiem. Walczę teraz. Nie jestem zobowiązany na wyłączność z żadną federacją. Mam umówionych kilka walk, jestem po kilku rozmowach z różnymi federacjami, ale właśnie dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest teraz, żeby być wolnym zawodnikiem. Nie chcę się wiązać na stałe z nikim, więc jeżeli Fame MMA chciałoby mnie zakontraktować, to no chyba mają numer, nie? No właśnie, w ostatnim czasie, chyba też jak usłyszałem dobrze od jednego z włodarzy, federacja teraz zmierza w kierunku freakowo już sportowym, więc wydaje mi się, że gdzieś ta druga szansa dla ciebie, a nawet nie szansa, tylko po prostu drugi pojedynek, bo pierwszy przecież wygrałeś, jest, można tak powiedzieć, że gdzieś tam być może w przyszłości będzie wisieć w powietrzu. Wiesz co, myślę, że niedługo zostaną ogłoszone moje kolejne walki na wysokim naprawdę już poziomie sportowym. I tak mówiąc nieskromnie, jeszcze się będą prosić. Okej. Ja chciałbym jeszcze zapytać, jakie stawiasz sobie przed sobą wyzwania, cele? Oczywiście mówię tutaj o celach czysto sportowych. Sportowo. Wiesz co, staram się tak nie wybiegać bardzo w przód, no bo nawet jak sobie pomyślę o tym, gdzie ja byłem rok temu, a gdzie jestem teraz, to ja bym sobie nawet w życiu tego nie wyobraził. Ale jeżeli stawiam sobie takie małe cele i realizuję je na maksa, to potem one otwierają mi kolejne możliwości. Teraz najbliższym moim celem jest walka bokserska w maju. Ona jeszcze nie została oficjalnie ogłoszona, będzie to na dniach. Bardzo duży event i jestem zaszczycony, że będę mógł tam walczyć, więc aktualnie przygotowuję się mocno pod kątem bokserskim. Oraz w czerwcu, dokładnie miesiąc później, będę walczył na MMA VIP z Szymonem Komandosem. Są także rozmowy, mówię, z innymi federacjami, jest propozycja już dalej walki na MMA VIP 3, ale póki co aż tak daleko nie wybiegam. Na razie te dwie walki. Maj, box, czerwiec, MMA. Wspomniałeś właśnie, że ta walka bokserska będzie miała miejsce w maju, MMA VIP w czerwcu. Nie boisz się, że taki powiedzmy miesiąc, może nie cały nawet miesiąc, będzie tutaj wpływał, odgrywał kluczową rolę w regeneracji, a na przykład gdyby coś poszło nie tak na tej pierwszej walce, to też mógłbyś zostać wykluczony z tej drugiej? No jest małe ryzyko, ale ja jestem pewien swoich umiejętności. Dla mnie ta walka majowa będzie dobrym przetarciem, jeżeli chodzi potem o walkę w czerwcu. Tak naprawdę walka raz w miesiącu
jest dużym obciążeniem, ale to nie jest wcale niemożliwa. No, niedawno Mateusz Gamrot odbył 3 walki w 3 miesiące. Tak? Ja oczywiście nie prezentuję podobnego poziomu, ale także nie, walczę na dużo niższym poziomie, więc chcę wykorzystać jak najbardziej szanse, które się zbliżają. Jeżeli nawet ktoś by mi powiedział, że trzeba walczyć tydzień w tydzień, tak, żebym podjął to wyzwanie. Tak już kończąc, chciałbym zapytać, co też cię tak motywuje, co cię zmotywowało, kiedy stawiałeś te pierwsze kroki w tej całej przemianie, że uwierzyłeś w ten sukces, który później się narodził? Wiesz co, no zmotywowało mnie to, że tak naprawdę życiowo to leżałem na dnie, nie? Tak mówiąc w przenośni, bo chorowałem na ciężką depresję i no czułem się beznadziejnie. Czułem się tak, że chciałem zakończyć swoje życie. No, mówiłem o tym wielokrotnie, jak ciężką i niebezpieczną chorobą jest depresja. No ale właśnie bardzo, bardzo często jedynym sposobem, żeby sobie z nią poradzić, to jest właśnie dotknąć dna, odbić się i potem piąć się w górę. I nie zatrzymywać się potem. Ja oczywiście miałem potem wiele takich momentów zwątpienia, gorszych czasów, ale cały czas takimi małymi kroczkami idę do przodu. No i także nie będę ukrywał, że bardzo dużą motywacją była dla mnie rodzina, a przede wszystkim moja córka. Chciałem, żeby miała zdrowego i szczęśliwego tatusia, więc gdzieś tam zawsze w tych trudnych chwilach myślałem sobie o niej. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.